Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Prudniku miało miejsce wydarzenie bez precedensu. W trakcie swojego comiesięcznego sprawozdania z działalności burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych odniósł się do propozycji współpracy partnerskiej pomiędzy Prudnikiem i miastem Wilmington w Stanach Zjednoczonych. Ktoś może spytać, gdzie tu precedens, skoro kilka miast partnerskich Prudnik już ma. Polega on na tym, że nikt z władz miasta nie uczestniczył w negocjacjach związanych z określeniem, w jakich ramach ma się mieścić współpraca. Mało tego, dwaj prudniczanie, którzy to za burmistrza zrobili, przygotowali również listę osób, które za oceanem będą Prudnik reprezentowały. Na początek posłuchajmy burmistrza. Jak wcześniej Państwa informowałem, przez 2 lata trwają uzgodnienia dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy gminą Prudnik a miastem Wilmington w Stanach Zjednoczonych. Zupełnie inaczej wygląda formalna procedura nawiązywania tej współpracy w Polsce i w USA. Jednakże w marcu otrzymaliśmy za pośrednictwem mieszkańca Prudnika, pana Ryszarda Bandurowskiego, dokumenty określające ramy przyszłej współpracy, projekty, które zaproponowano do realizacji w 2014 roku, w tym konferencję multimedialną oraz wizytę delegacji z Prudnika we wrześniu w Wilmington. Treść tych propozycji Państwo macie przed sobą, można się zapoznać, mając na uwadze termin wyborów do samorządu przypadający na 2014 rok. Uznałem, że nowo wybrane władze gminy Prudnik powinny mieć prawo partycypacji w podjęciu decyzji o współpracy pomiędzy naszymi miastami. Stąd moja prośba skierowana do burmistrza Wilmington, pana Denisa Williamsa, o przesunięcie decyzji w tym zakresie na rok przyszły. W swoim stanowisku podkreśliłem za cenną i godną kontynuacji inicjatywę współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami reprezentowanymi ze strony Polski przez Stowarzyszenie Rycerzy Biznesu. Również ze względów formalnych uważam, że przedstawiony zakres współpracy wykracza daleko poza zadania własne gminy. Stąd widzę konieczność dookreślenia dokumentu o współpracy w taki sposób, aby był zgodny z obowiązującym prawem polskim. Rekomendacje w tym zakresie oraz z przesłanymi dokumentami przekażę nowo wybranym władzom gminy Prudnik. Nie przewiduję również oficjalnej delegacji gminy Prudnik w Wilmington w bieżącym roku, gdyż z jednej strony wrześniowy termin jest dla mnie ze względu na obowiązki służbowe, na to, co się będzie działo w Prudniku, niemożliwy do zaakceptowania i nie był ze mną uzgadniany w żaden sposób. A ponadto nie jest mi znany klucz, według jakiego ustalono skład tej delegacji. Jeżeli Państwo pozwolą, 2 słowa dopowiem do tego, co przeczytałem. Po otrzymaniu dokumentów od pana Ryszarda Bandurowskiego, po pierwsze zapoznałem się z uzgodnieniami, których dokonał, przypomnę, od 2 lat nie prowadziłem rozmów z panem Ryszardem Bandurowskim odnośnie zakresu współpracy z miastem Wilmington. A zatem te zapisy, które znalazły się w tym porozumieniu, czy propozycji porozumienia, nie były mi znane. Po drugie, propozycja składu delegacji, która dotarła do mnie od pani Konstancy Schmidt, w żaden sposób nie była ze mną konsultowana i nie wydaje mi się, żeby to była reprezentacja władz samorządowych gminy Prudnik. Jeżeli wspomnę, że w skład delegacji ma wchodzić pan Ryszard Bandurowski z żoną, ja jako burmistrz z żoną, pan starosta Roszkowski, pan Leszek Korzeniowski z żoną, pan Wojciech Bandurowski z żoną.
nie potrafię po prostu tego zaakceptować. Biorąc pod uwagę to, że propozycje współpracy wykraczają daleko poza możliwości i prawne, i organizacyjne gminy, bo jest tam mowa o Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, jest mowa o spółce Optima, są przedstawione z imienia i nazwiska osoby, które mają reprezentować Prudnik w kontaktach z tym miastem. Na ten moment nie chcę w żaden sposób akceptować tych uzgodnień. Stąd prośba do pana Williamsa, abyśmy powrócili do tego tematu w przyszłym roku. Mówię powrócili w sensie miasta Prudnik i rozpoczęli te uzgodnienia na płaszczyźnie takiej, która będzie akceptowalna dla miasta Prudnika. Z przykrością to mówię, bo przez 2 lata wydawało mi się, że dzieje się coś dobrego. Ostatecznie uważam, że chyba nie do końca i nie do końca widzę w tym tylko interes miasta Prudnika. Burmistrz pewnie przez zapomnienie nie powiedział, że w składzie delegacji ma także uczestniczyć jeszcze lekarz z firmy Optima, jak napisano w propozycji, Jacek z żoną Grażyną. Chyba tylko autorzy wiedzą, o kogo tak naprawdę chodzi. Kiedy wcześniej pisałem o sprawie na Facebooku, wymieniłem starostę z żoną, ale po dokładnym wczytaniu się w tekst okazało się, że starosta faktycznie jest dyskryminowany przez autorów listy, bo wymieniony jest bez żony. Słuchając tego, co powiedział burmistrz, można odnieść wrażenie, że Franciszek Fejdych włodarzem naszego miasta już nie jest, a kandydat na burmistrza już nie jest kandydatem, tylko burmistrzem. A co? W końcu nasz nowy burmistrz wybuduje wkrótce w Prudniku lotnisko i pole golfowe z willami dla golfistów. To wszystko pewnie dla burmistrza Jamesa Bakera z Wilmington i przedstawicieli firmy, która ma swoją główną siedzibę właśnie w Wilmington, a tym przedstawicielem na Polskę jest nie kto inny, tylko tata nowego burmistrza. Osoby odpowiedzialne za kontakty i skład delegacji już mamy. Natomiast z pisma z propozycją współpracy dowiadujemy się, że będzie taka współpraca również dla prudnickich uczniów. Ale nie cieszcie się młodzi, że pojedziecie do Stanów. Ta wymiana ma być korespondencyjna za pomocą Skype'a. Tak ustalił nowy burmistrz i tak jest zapisane, a on jak mówi, to dotrzymuje słowa. W dalszych propozycjach współpracy czytamy. Możliwość importu, eksportu przez port w Wilmington zbadane zostaną poprzez kontakty doktora Ryszarda Bandurowskiego w portach w Gdańsku, Świnoujściu i Szczecinie. Natomiast w dziedzinie technologia napisano. Wilmington i Prudnik, oczywiście za pośrednictwem internet serwis Prudnik, przedyskutują programy, które zwiększą wykorzystanie komputerów i usług internetowych między miastami. Musimy też być gotowi, że Prudnik uzna i będzie celebrować wiele osiągnięć polskich Amerykanów w Wilmington, wybranych urzędników, w tym panią burmistrz, kupców, którzy budowali Wilmington, kamieniarzy i murarzy. Ja naprawdę nie żartuję, tak jest napisane w propozycji porozumienia. Ponadto atutem Prudnika jest lokalizacja blisko Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji i to, że Prudnik jest pięknym miastem w Sudetach i ma ogromne tradycje w przemyśle włókienniczym i obuwniczym. Prudnik jest też centrum wielu sportów, w tym turystyki, wspinaczki górskiej, jazdy na nartach i jazdy konnej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że swojego poparcia udzielił ksiądz Andrzej Molewski w imieniu tamtejszego kościoła świętej Jadwigi, Rada Parafialna i Towarzystwo Różańcowe Kobiet Żeńskiej Służby Pomocniczej, co by to nie oznaczało. I tak dalej i temu podobne. Kiedy przeczytałem te 9 stron propozycji współpracy, zastanawiać się zacząłem, ile wypił, albo jak mówią młodzi, jakie zioło palił ten, co to napisał. Tym bardziej, że urzędnik z naszej gminy zapewnił mnie, że tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły. Tak sobie myślę, że nawet najbardziej zagorzały przeciwnik burmistrza Fejdycha nie byłby w stanie podejrzewać go o to, że mógłby takie bzdury wpisać do porozumienia. No, bzdury ostatecznie można wykreślić, choć tych jest tyle, że porozumienie trzeba by napisać praktycznie od nowa. Nigdy bym, drodzy Państwo, nie uwierzył, że w Prudniku, w dzisiejszym cywilizowanym świecie,
Można znaleźć kogoś, kto ustali za nas listę gości na nasze przyjęcie urodzinowe i zdecyduje również za nas, co ma być podane do stołu. Teraz już wiem.